kamera za chwilę będzie mogła nam pokazać, stanie kiedyś ta forma. Tak bardzo charakterystyczna dla Krakowa. Być może tutaj będą wejścia właśnie takie. Będzie to wyglądało w ten sposób. To jest pomnik. Trudno nawet powiedzieć, proszę Państwa, w tej chwili jaką średnicę będzie miał przyszły kopiec. Wydaje mi się, że dużą, bo miłość w stosunku do papieża Polaka, do następcy świętego Piotra jest wręcz nieprawdopodobna. A tutaj może zjawi się parę refleksów, które w ten sposób będą wyglądały, a tu może wstawimy zwierciadełko wody, no i wiążą się na wietrze trzcinę. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Tu i stamtąd tutaj stworzę zupełnie wspaniałą całość. Taki, który nie wzbudzałby kontrowersji, jest bardzo prawdopodobne, że także wokół powstającego Kopca Papieskiego rozpęta się burza.